Siema, pokażę troszkę sprawniejszą opcję tego kopiowania samochodów. Potrzebujemy tutaj tylko mobilne centrum operacyjne, ten warsztat tuningowy i albo znajomego, który ma w tym samym miejscu ten warsztat tuningowy co my i on musi być w środku. Albo robicie to na sesji publicznej, używacie randomowych graczy. I tu pojazdy na stratę, czy mamy w tym warsztacie właśnie tuningowym, a auto do kopiowania obojętnie w jakim garażu. Że to jest sposób, żeby bez zbędnego jeżdżenia po całej mapie od garażu do garażu, wracanie tutaj do tego warsztatu. No kopiowanie nie wymaga tych iFruitowskich blach, a nie jak ktoś mi tam napisał, że by miało czyste, musi się pytał, czy żeby auto miało czyste blachy, musi mieć Youngtona. Nie, to nie ma różnicy, czy to Youngton, czy kurwa Plankton. I tutaj zwyczajnie autem wyjeżdżamy, autem na stratę, na zewnątrz, zwracamy je, dzwonimy do mechanika po to auto, które będziemy kopiowali. I tym autem wjeżdżamy do czyjegoś warsztatu tuningowego, ale właśnie to tam na filmiku wieczorem zapomniałem powiedzieć, że on musi być w środku, dlatego mogło to tam niektórym nie działać, jak to napisali, że nie działa. Kopiowanie działa jak najbardziej, no ja sorry, no zapomniałem tam właśnie o tym powiedzieć, no ale to było widać, że tam kurwa pokazywałem na mapce i ktoś był w środku, było widać znacznie innego gracza. Zresztą ci, co już wcześniej robili tego typu kopiowanie, to powinni o tym wiedzieć, tak samo jak tam jeden zwrócił właśnie na to uwagę. No i tutaj to ja mówiłem, wsiadamy do auta, które kopiujemy, wjeżdżamy do kogoś, do warsztatu, tam tylko klikamy napraw pojazd, wyjeżdżamy na zewnątrz i dostajemy tablicę z tego auta, które poszło na straty. Że tu co kopia, inna tablica, to są no, czyste kopie, tylko przy sprzedaży pamiętajcie o tej zasadzie, tam dwa auta co 2 godziny, max 7. Może 8 Audi 30 godzin przerwy. To jest najbezpieczny sposób sprzedaży tych aut, żeby nie dostać tego limitu sprzedaży. To jest temat rzeka, tyle razy wałkowany, że a ludzie i tak się na te limity wbijają. Że tu jak będzie widać z przybliżenia, wyjeżdżam na zewnątrz i dostaję tablicę z tego LG, którym wyjeżdżałem na początku. Teraz tylko wjeżdżamy do mobilki, zapisać kopię i żeby zrobić następną, to udajemy się do tego naszego warsztatu tuningowego, wyjeżdżamy autem na stratę, odsyłamy go, dajemy tam pojazd, zwróć pojazd osobisty, potem duże pojazdy, mobilne centrum operacyjne, sprowadź pojazd osobisty, znowu wjeżdżamy do kogoś, do warsztatu tuningowego, klikamy napraw pojazd, wyjeżdżamy, zmieniają się tablice i wjeżdżamy do mobilki zapisać kopię i tak możecie robić w kółko. Także no, tu jeszcze raz przypomnę, jeżeli sesja publiczna random musi mieć w tym samym miejscu warsztat tuningowy co wy i musi być w środku, dlatego lepiej to robić i bezpieczniej, bo nikt nie będzie przeszkadzał ze znajomym na sesji tam dla znajomych czy dla zaproszonych. A tu pokazuję to właśnie, bo tylko wystarczy używać tego warsztatu, a nie tak jak mówiłem, jeździć po całej mapie, po wszystkich garażach. No i podstawić sobie jak najbliżej mobilkę, żeby uniknąć zbędnego właśnie tego jeżdżenia. Wtedy to idzie całkiem sprawnie. Pozdrawiam, elo. Are you serious?